Nad naszym kołem pozdrawiam każdy. Widzicie Państwo, radio gra, eksperymenty mam. I proszę słuchać. Eksperymenty Radia Conchita. Drodzy Państwo, gościem audycji aktualności dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, od kilku dni obserwujemy, no nie wiem jak to nazwać, czy pewną ofensywę opozycji w wykonaniu szczególnie Platformy Obywatelskiej, Gabinetu Cieni, Grzegorza Schetyny i tak dalej. Ofensywę polegającą na tym, żeby zaznaczyć swoją obecność w mediach, sprowokować rządzących do dyskusji, a z drugiej strony widzimy jakieś pewne niejasności, nieścisłości programowe, propozycyjne, tak powiemy, dotyczące szczególnie też no, kwestii bardzo, bardzo ważnej, palącej, jaką jest kwestia przyjmowania imigrantów. Dało się słyszeć ostatnio, pan przewodniczący Schetyna powiedział, że Platforma Obywatelska jest przeciwna przyjmowaniu imigrantów. Powtórzył to były minister pan Tomasz Siemoniak, który powiedział, że wmówiono to Platformie Obywatelskiej, że jest za przyjmowaniem uchodźców. No i inne ruchy też po stronie opozycji, czy to Platformy Obywatelskiej, czy innych ugrupowań. Ja chciałem pana profesora zapytać o opinię, o to, skąd wynika ta z jednej strony aktywność, a z drugiej strony wkradający się chaos i coraz więcej takich różnych nieścisłości w tych kwestiach. Znaczy, aktywność wynika nie tylko z tego, że Platforma chce przejąć władzę, bo tak, chyba... Tak, żeby sobie Państwa przygadał kocioł garnkowi, co my tu będziemy mówić o nieuczciwych ludziach? Wszyscy jesteśmy nieuczciwi. Państwo zobaczą, durne baby, moherowe katoliczki w firmie Patronus we Włocławku, one jak miały Dzień Kobiet, to one wcale nie spieszyły się, żeby ludziom pieniądze, wypłatę wysłać. A to przecież mogli mężczyźni zrobić. Potem jak mają imieniny, mają urodziny, no w tym miesiącu co one mają? Nic nie mają. Chyba, żeby już państwo polskie pieniędzy w ogóle nie miało. Takie dziadostwo, jeszcze pieniędzy nie ma. Do 10, od 8 do 10. Już dawno się kończy 10. Tutaj dzieci płaczą, piszczą, nie mają co jeść, są głodne, a firma Patronus nie wypłaciła jeszcze pieniędzy na kartę bankomatową. To powoduje, że wejście w obszar... Co my to będziemy mówić, że nie... Skąd się bierze nieuczciwość? Nieuczciwość bierze się z wnętrza, z głębi. Każdy jest niedoskonały i jeżeli my nie będziemy pilnować tego, to tak czy siak, to i tak, ponieważ jesteśmy pod wpływem diabła, a do kościoła i tak mało kto chodzi, bo i nie chce, bo i tu kradną, i tu kłamią. Wszyscy tacy sami jesteśmy, to dlatego tak jest. Kogo tutaj obwiniać? Burdel, świństwo i zwierzęta są lepsze. Oczywiście. Natomiast podstawowa kwestia jest taka, ona się rozstrzygnie w przyszłym roku w wyborach samorządowych i Platforma ma nadzieję wyssać cały elektorat Nowoczesnej, a być może jeszcze zgarnąć część tego lewicowego w sensie ścisłym, czyli SLD-owskiego, być może partii Razem. Wzywa do pójścia na wspólnych listach, oczywiście to jest wezwanie, które tak naprawdę będzie miało, ma mieć tylko i wyłącznie skutek tego typu, że i wyborcy tych partii zagłosują na Platformę jako na największe ugrupowanie. A żeby się tak stało, należy wejść w pewien spór z PiS-em i
doprowadzić do sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość będzie traktować Platformę jako główny podmiot opozycyjny. Stąd te dyskusje, stąd ten gabinet cieni, stąd zapowiedź czy zachęta do jakichś dyskusji takich programowych między PO a PiS, po to, żeby elektorat lewicowo-liberalny zobaczył, to jest jedyna sensowna, mająca szansę wygrać partia opozycyjna. Natomiast pytania, które PiS postawił Platformie, o tyle są niewygodne, że one po pierwsze i odpowiedzi na to, jakie udzielił Schetyna, czyli na przykład, że nie będzie przeciwko programowi 500+, ale będzie go chciał jeszcze rozszerzyć, a przecież mówiono tuż po wyborach, że to jest kompletnie nierealne, nawet w tym zakresie, który jest w tej chwili. Kiedy jest pytanie o uchodźców, o czym ojciec mówił, nagle jest odpowiedź, że Platforma nie będzie, jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców, co jednak w rzeczy temu, co zrobiła Ewa Kopacz, no jednak zgadzając się na tą kilkunastotysięczną kwotę tychże uchodźców, no powoduje to pewną taką niespójność i takie wrażenie, że ta partia nie mówi szczerze, nie jest wiarygodna. Inaczej mówi, gdy rządzi, inaczej robi, gdy rządzi, a inaczej, kiedy jest w opozycji. Kiedy była w opozycji, kiedy była rządziła, podniosła wiek emerytalny, kiedy teraz jest w opozycji, mówi, że tego robić nie będzie. Co do uchodźców, sytuacja jest o tyle jeszcze trudna, że to jest główny czynnik polityki takiej ludnościowej, społecznej, tego establishmentu europejskiego, który Platformę popiera. Jeśli wobec tego PiS będzie się opierał tym naciskom Komisji Europejskiej związanym z chęcią rozlokowania kolejnych kwot uchodźców czy imigrantów, to Platforma wytrąca sobie argument z ręki, żeby powiedzieć, o proszę, jaki PiS jest nieeuropejski, bo nie chce tego uczynić. Platforma będzie zmuszona, no skoro teraz w ten sposób się zachowuje, będzie zmuszona powiedzieć, no my też jesteśmy przeciwko temu, a więc osłabnie, jak gdyby w tej rywalizacji z PiS-em. Mało tego, staje się mniej wiarygodna dla tych swoich protektorów unijnych, no bo przecież oni oczekują nie tego, żeby Platforma realizowała, czy miała jakieś pomysły własne, ale żeby realizowała pewne scenariusze, które są w przestrzeni ogólnoeuropejskiej kreślone. W związku z czym cały czas mamy do czynienia z pewnym takim zaplątaniem wizerunkowym i z pragnieniem, gigantycznym, gorącym pragnieniem Grzegorza Schetyny, ażeby być tym jedynym liderem, bo w Platformie to raz, a przecież Donald Tusk jest ciągle postrzegany jako ktoś wizerunkowo o wiele mocniejszy, a dwa, w ogóle w obozie opozycji, to znaczy zlikwidować ten niechciany byt w postaci nowoczesnej Ryszarda Petru, no bo to mu doskwierało i to powodowało, że Platforma w pewnym momencie nawet w sondażach miała mniejsze poparcie niż Nowoczesna. I to jest ta kwadratura koła, z którą się zmaga sam Grzegorz Schetyna i Platforma. Panie profesorze, druga kwestia, właśnie przywództwo na tej stronie opozycyjnej, widać, że przechodzi troszeczkę, choćby słupki sondażowe pokazują, przechodzi na stronę Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony znowu te plany, które tak buńczucznie były zapowiadane choćby na marszach GOD-u czy w obronie teoretycznie zagrożonej demokracji, plany mówiące o tym, że wspólnie wystartują, wydają się nie mieć pokrycia, ponieważ no, słyszymy raz po raz, czy to z ust przedstawicieli Nowoczesnej, czy ostatnio też Polskiego Stronnictwa Ludowego, że no chyba nie do końca widać możliwość porozumienia w tej kwestii. No bo gdyby ono nastąpiło, te partie zniknęłyby bardzo łatwo, tych działaczy, którzy poszli na wspólnych listach, wciągnięto by później do Platformy, do tej partii, zwłaszcza jeśli mówimy takich działaczy Nowoczesnej czy Lewicy, no bo oni nie mają takich możliwości finansowych, jakie ma Platforma. W związku z czym te partie po prostu by zniknęły, były w elektoracie tamtym definiowane jako niepotrzebne, no bo skoro idą razem z Platformą, no to po co w ogóle one powstały jako alternatywa do Platformy. Natomiast PSL tym bardziej, PSL idący z Platformą na wsi kompletnie straciłby wiarygodność czy swoje przełożenie, no bo to jest jego elektorat, to on tam lokował swoje wszystkie siły, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę wybory na wójtów czy do sejmików, czy też do powiatów.
związku z czym to naturalnie to nie jest tak, że Schetyna był przekonany, że odpowiedź będzie tych liderów partyjnych pozytywna, wręcz odwrotnie. Ale Schetyna w ten sposób, apelując o jedność, nie tyle miał nadzieję, że przywódcy partyjni pójdą z nim, ale że elektoraty tych partii pójdą za Platformą. To znaczy komunikuje tym ludziom, nie głosujcie na te drobniejsze byty opozycyjne, ponieważ wygrać z PiS-em można tylko wtedy, kiedy będzie jedność całej opozycji, a największą partią, najsilniejszą, mającą największe poparcie jest Platforma, jeśli mówimy o opozycji oczywiście. W związku z czym apeluję do was wyborców, to jest tłumaczy, roztłumaczam Grzegorza Schetynę, apeluję do was wyborcy, nie głosujcie na małych opozycyjne, na małe opozycyjne byty, ale na wielki, jedyny byt, którym jest Platforma. I jeśli osiągnie w wyborach samorządowych dużo, no to później w wyborach parlamentarnych mógł liczyć na to, że to pochłonie w całości i będzie w końcu mógł powiedzieć, że osiągnął więcej niż nam Donald Tusk, jego wielki wewnętrzny przeciwnik. I trzecia kwestia, panie profesorze. Grzegorz Schetyna i Platforma, gabinet cieni, tak nazywany i formalnie gdzieś tam istniejący, nawołuje do debaty. Ja chciałem zapytać pana profesora o to, jakie są szanse w tej debacie w poszczególnych kwestiach, bo widzimy, że jest zaproszenie do debaty ogólnie liderów Platformy Obywatelskiej, w tym przypadku i Jarosława Kaczyńskiego, profesora Żońcy z ministrem Morawieckim, ale nie ma na przykład propozycji debaty na temat polityki rodzinnej. Pani minister Rafalski z kimś, z jakimś przedstawicielem gabinetu cieni, więc ja chciałem zapytać o możliwość, sens takiej debaty i o szansę opozycji i partii rządzącej w takiej debacie. Taka debata ma na celu nie tyle dyskusję programową, co bardziej pewne chwyty wizerunkowe. Pamiętajmy o tym, jak wyglądają debaty prezydenckie, czy choćby takie przed wyborami parlamentarnymi. I tutaj, prawda, mówi się wiele, natomiast mało konkretów. Tak się to wszystko układa i na to liczy Platforma, ale przede wszystkim na to, że odbiór będzie taki. To my dyskutujemy z PiS-em. To my jesteśmy główną siłą, która się mu przeciwstawia. To na nas głosujcie, jeśli PiS osłabnie, a nie na kogokolwiek innego. I tyle. Natomiast te sprawy społeczne się nie podejmuje, no bo pamiętajmy o tym, że program 500+, tak mocno krytykowany jeszcze rok temu przez Platformę, na tyle dużym jest sukcesem, że konfrontacja z minister Rafalską byłaby z góry skazana na wielką porażkę, wizerunkową porażkę Platformy, w związku z czym absolutnie starają się unikać takich przestrzeni, gdzie ta klęska wydaje się być oczywista. Woleliby gdzieś się poruszać w przestrzeni tak zwanej międzynarodowej, grać na kompleksach polskich, na przykład mówić o tym, że Polska jest izolowana w Unii, czy też w świecie. Czyli gra pewnymi kartami takimi czysto wizerunkowo-propagandowymi, natomiast nie tyle zmierzyć się na argumenty, tylko zmierzyć się na wizerunek. No, dzisiaj z PiS-em nie wygramy, nawet w sensie debaty, ale dzisiaj z opozycją tą, która nas otacza, wygramy, to znaczy skoro PiS z nami dyskutuje, to znaczy my jesteśmy poważni, a inne takie mniejsze partie w obozie lewicowo-liberalnym są nieistotne i nie powinny być przez wyborców brane pod uwagę. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz i pozdrawiam. Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże. Szczęść Boże, pan profesor Mieczysław Ryba, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, był naszym gościem. Jaka płaca, taka praca. Także proszę Państwa, jaka płaca, taka praca. Nie dość, że te firmy okradają ludzi, to jeszcze
sami katolicy, ponieważ imieniny obchodzą, urodziny i sobie opóźniają wypłatę ludziom. No, sami sobie są winni. Czy nie czas zastanowić się, przyłączyć się do Świadków Jehowy? Oczywiście, że to jest niemożliwe, ale po co te święta waszych świąt i uroczystości? Nienawidzi dusza moja, mówi Biblia.